Młoda niewolnica pomaga Namanowi. Druga księga królewska, piąty rozdział, od pierwszego do dwudziestego siódmego wersetu. Na północ od Izraela mieszkali Syryjczycy. Nikt ich nigdy nie nauczył wierzyć w Boga, dlatego czcili Bożka Rimona, budując mu liczne świątynie. Za czasów Elizeusza Syryjczycy potrafili najechać izraelskie miasta, grabiąc je i wywożąc z nich cenne przedmioty. Nieraz brali w niewolę ich mieszkańców, dorosłych i dzieci. Podczas jednej takiej napaści skwytali dziewczynkę, która została wywieziona do Syrii razem z innymi i trafiła na targ niewolników. Tam zauważył ją Naman, bogaty dowódca syryjskiej armii i postanowił kupić ją jako pomoc dla swojej żony. Młoda służąca była dobrze traktowana, cierpliwie służyła swojej pięknej i łagodnej pani. Z czasem polubiła nowy dom, zaczęła nawet uważać na mana i jego żonę za własną rodzinę. Wtedy stało się coś strasznego. Pan domu zapadł na poważną chorobę, zwaną trądem. Na jego skórze pojawiły się białe plamy. Jeśli nie otrzyma pomocy, jego skóra zacznie stopniowo gnić i odchodzić. Początkowo Naman niczego nie czuł, ale wiedział, że później będzie ogromnie cierpiał. Opadną mu palce u nóg i stóp, może straci też inne części ciała, a w końcu umrze. Król Syli zmartwił się, że jego dowódca zachorował. Naman był odważnym żołnierzem i świetnym strategiem. Nieraz prowadził Syryjczyków do zwycięstwa. Władca był zatroskany do tego stopnia, że zabrał chorego do świątyni, by wspólnie z nim się modlić do Rimona. Młoda niewolnica również martwiła się, że jej pan zapadł na tę straszną chorobę, bardzo chciała pocieszyć biednego Namana i jego żonę. Poszła więc do swojej pani i powiedziała. W Samarii mieszka prorok Boży. Niech mój pan pójdzie do niego, on na pewno mu pomoże. Strapiona kobieta pomyślała, że trzeba spróbować, bo to może być jedyne rozwiązanie. Pobiegła do męża, żeby mu o tym powiedzieć. On zaś, czym prędzej, udał się do króla. Syryjski monarcha przyjął ten pomysł z radością, zależało mu na dzielnym dowódcy i na jego uzdrowieniu. Napiszę list do króla Izraela i poproszę go o pomoc, powiedział. Weź tę wiadomość i jedź do Samarii. Władca Syrii nie wiedział niczego o prawdziwym Bogu, był natomiast przekonany, że najpotężniejszą osobą w Izraelu jest król. Chcąc z góry okazać wdzięczność za przysługę, posłał mu złoto, srebro i piękne szaty. Słudzy zapakowali to wszystko i razem z Namanem ruszyli w drogę. Redwan syryjskiego dowódcy zatrzymał się tuż przed królewskim pałacem w Samarii. Posłaniec wziął list i poszedł doręczyć go izraelskiemu władcy. Pozostali w napięciu, czekali na odpowiedź. Gdy król Izraela przeczytał wiadomość od swojego północnego sąsiada, zdenerwował się. Czy Syryjczykom wydaje się, że jestem Bogiem lub że mogę zabijać i ożywiać, kiedy mi się podoba? Oburzył się. Dlaczego przysyłają do mnie trendowatego, niby jakie ja mam go uleczyć? To pewnie jakiś podstęp. Chcą mieć powód, żeby nas zaatakować. Król chodził po komnacie i intensywnie myślał, co robić. Ale nic mu nie przychodziło do głowy. Czekający na zewnątrz Naman jego słudzy zaczęli się już niecierpliwić, dlaczego to tak długo trwa? Nie mieli pojęcia, jak wielki zamęt wywołał ich list. Tymczasem Elizeusz wysłał do króla wiadomość: Czym się tak niepokoisz? Przyślij do mnie tego trendowatego, niech wie, że w Izraelu jest prorok Boży. Monarcha odetchnął z ulgą i polecił przybyszom, żeby udali się do domu Elizeusza. Gdy dotarli na miejsce, prorok nie przywitał ich osobiście. Zamiast tego wysłał do namana sługę ze słowami: Mój pan Elizeusz mówi, idź i siedmiokrotnie obmyśl się w Jordanie, wtedy twoja skóra się odnowi i trąd zniknie. Syryjski dowódca poczuł się urażony. Co ten prorok sobie wyobraża? Nie dość, że nawet do niego nie wyszedł, to jeszcze każe mu się kąpać w zamulonej rzece niedorzecznie. Niedoczekanie. Dlaczego mam się myć w tym błocie? W Syrii też są rzeki i to znacznie czystsze, powiedział z gniewem, po czym dał sygnał do powrotu. Ale jego słudzy zdawali sobie sprawę z tego, że sama kąpiel nie wyleczy ich pana z trądu, chcieliby, by mimo wszystko wykonał polecenie Elizeusza. Jeśli uprze się i odmówi, być może już nigdy nie wyzdrowieje. Gdyby ten prorok przyszedł do ciebie i dałby ci jakieś trudne zadanie, to spróbowałbyś? Zapytał jeden ze sług. Naman potakująco skinął głową. No pewnie, on przecież niczego się nie boi. To dlaczego nie chcesz zrobić czegoś tak prostego? Możesz przecież odzyskać zdrowie. Mężczyzna wiedział, że sługa ma rację. Polecił woźnicy skręcić w kierunku Jordanu. Gdy znaleźli się nad rzeką, wysiadł z rydwanu, podszedł do brzegu i niechętnie zanurzył się w mętnym nurcie. Plamy trądu nie ustąpiły zanurzył się ponownie, wciąż nie widział zmiany. Powtórzył tę czynność jeszcze raz i jeszcze i jeszcze, w sumie siedem razy. Gdy wyszedł z wody, spojrzał na swoje ciało i nie mógł uwierzyć własnym oczom, trąd zniknął. Naman krzyczał z radości. Postanowił, że musi natychmiast wrócić do tego proroka i opowiedzieć mu, co się stało. Tym razem Elizeusz wyszedł z domu, żeby się z nim spotkać. Teraz już wiem, że tylko w Izraelu jest prawdziwy Bóg przyznał wdzięczny dowódca, był szczęśliwy, że znów jest zdrowy. Naman już dawno nie czuł się tak wspaniale, zwrócił się do Elizeusza, pozwól, że cię wynagrodzę, gdyby nie ty, nigdy bym nie wyzdrowiał. Prorok jednak nie chciał przyjąć ani zapłaty, ani prezentów. Syryjski dowódca powinien zrozumieć, że Bożych darów nie można kupić. W takim razie chciałbym zabrać trochę ziemi z twojego kraju powiedział ustawię na niej ołtarz i będę czcił prawdziwego Boga. Myślał, że Bóg nie będzie zadowolony z ołtarza wzniesionego na pogańskiej ziemi, a nie chciał więcej oddawać czci syryjskim bożkom. Przekonał się, że nie mają one żadnej mocy i nie mogą go wysłuchać ani mu pomóc. Gdy gehazi, sługa elizeusza, zobaczył wspaniałe prezenty, które przywiózł naman, był mocno zawiedziony, że jego pan je odrzucił. Z żalem patrzył za odjeżdżającym Syryjczykiem. Tak wiele można by było kupić za złoto i srebro, a te piękne szaty? Może dostałby którąś z nich? Im więcej myślał o prezentach, tym bardziej pragnął je mieć. Gdy Elizeusz wrócił już do domu, Gehazi pobiegł za namanym. Stój, zatrzymaj się! Zdyszany dopadł syryjski rydwan, z którego wychylił się zdziwiony dowódca. Kiedy odjechałeś, powiedział sługa z trudem łapiąc oddech, do mojego pana przyszło dwóch młodych proroków. Elizeusz wysłał mnie za tobą, żebym wziął dla nich trochę srebra i ubrań z tych prezentów, które przywiozłeś. Naman uwierzył w kłamstwo i dał mu nawet więcej niż to, o co prosił. Darów było tak dużo że potrzebni byli aż dwaj słudzy, aby wszystko udźwignąć. Gdy Gehazi wrócił do domu proroka, musiał być bardzo ostrożny. Elizeusz nie mógł się o niczym dowiedzieć. Ukrył prezenty i odesłał sługi Syryjczyka, po czym poszedł do swojego pana. – Gdzie byłeś? – zapytał Elizeusz. – Nigdzie nie wychodziłem. Byłem tutaj przez cały czas – odpowiedział wymijająco sługa ale prorok wiedział, że tamten coś ukrywa, powiedział szorstko. Moje serce było z tobą, gdy pobiegłeś za Namanem podary. Bardziej pragnąłeś zdobyć cenne przedmioty, niż podobać się Bogu. Dlatego trąd Namana przejdzie na ciebie i skóra Gehaziego stała się biała jak śnieg. Wtedy nieszczęsna sługa uświadomił sobie, jak źle postąpił.